Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze, opowieści 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 opowieści, 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 opowieści. Zabójca, który wpadał w furię. 30 maja 1985 roku w poznańskim areszcie śledczym Kat wykonał wyrok kary śmierci na seryjnym gwałcicielu i zabójcy Grzegorzu Tyklewiczu. Skróconą wersję jego biografii przedstawiłem w jednym z pierwszych odcinków zabójczych opowieści. W 2017 roku wydałem powieść kryminalną pod tytułem Furia, która była literacką obróbką tej historii. Z jednej strony intensywnie cytowałem w niej akta, z drugiej natomiast życiorys Tyklewicza wmontowałem w początek lat 90. Dlaczego o tym wspominam? Otóż dlatego, że parę miesięcy temu wydawnictwo Błysk, zajmujące się produkcją audiobooków, zwróciło się do mnie z propozycją stworzenia nowego wydania audio trzech tomów serii. Dekada, która zaczyna się właśnie od Furii. Słowo zamieniło się w ciało i od 20 września tego roku możecie w swoich serwisach audiobookowych słuchać tej prostej, mrocznej i emocjonującej powieści. Lektorem jest Sebastian Misiuk, którego usłyszycie pod koniec tego odcinka. Tak więc zostańcie ze mną do samego końca. A teraz zapraszam Was do opowieści samego zabójcy, którą znalazłem w aktach sądowych. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Protokół przesłuchania podejrzanego Poznań dnia 22 lutego 1980 roku o godzinie 8.45 podporucznik Jerzy Strzykała z komendy wojewódzkiej MO w Poznaniu protokołował osobiście w obecności podpułkownika Stanisława Mroza. Po przemyśleniu całej sprawy dotyczącej dokonanych zabójstw Bernardyny i Krystyny oraz Romana, wyjaśniam że wszystkie szczegóły tych przestępstw są prawdziwe. Podtrzymuję swoje wyjaśnienia dotyczące zabójstwa Bernardyny i Krystyny, natomiast w sprawie zabójstwa Romana chcę złożyć wyczerpujące wyjaśnienia. Wyjaśnienia zgodne z prawdą. Tak jak już wyjaśniłem, Romana nie znałem. Po godzinie 22 stałem na postoju taksówek i chciałem jechać do Grodziska Wielkopolskiego. Mam tam znajomą, Angelinę, z którą utrzymywałem... Bliskie kontakty. Gdy nadeszła moja kolejka na postój obok dworca PKP Poznań Zachód, podjechał zielony Fiat. Po uzgodnieniu z kierowcą ceny za kurs do ogrodziska kwot już nie pamiętam, pojechaliśmy ulicą Głogowską do mostu dworcowego, następnie na ulicę Topolową, gdzie taksówkarz zatałkował paliwo, stamtąd ulicą Gwardii Ludowej i Dzierżyńskiego do ulicy Hetmańskiej dalej ulicą Głogowską. Ja siedziałem na przednim siedzeniu obok kierowcy. Wtedy nie wiedziałem jak się nazywa kierowca. W drodze nie rozmawialiśmy, spałem. Obudziłem się przed grodziskiem i w tym dniu, a więc 10 lutego 1978 roku, wypiłem trochę alkoholu, lecz nie byłem pijany. Przed przejazdem kolejowym w grodzisku kazałem kierowcy zatrzymać się, dlatego w tym miejscu, gdyż wiedziałem, że pole przylegające do drogi należy do wujka Krystyny i stamtąd wiedziałem, jak dostać się do ich zabudowań, gdyż nosiłem się z zamiarem ucieczki. Chciałem kierowcy uciec i nie płacić za kurs. Kierowca zorientował się, że chce mu uciec, i próbował mnie zatrzymać. Wywiązała się bójka. Kilkakrotnie uderzyłem taksówkarza w głowę, biłem ręką, nie miałem żadnego narzędzia. Gdy on się przewrócił, kilka razy kopnąłem go w głowę. Całe zdarzenie miało miejsce przy samochodzie. Wsadziłem Romana do samochodu na przednie siedzenie, a sam siadłem za kierownicą. Roman krwawił, był nieprzytomny. Ruszyłem drogą w kierunku nowego Tomyśla. Po przejechaniu przez nowy Tomyśl udałem się w kierunku starego tomyśla. Jeździłem bardzo długo, gdyż nie wiedziałem co mam zrobić. Bardzo bałem się tego, co zrobiłem przez pewien czas. Roman oddychał, ale gdy usłyszałem... prostuje, gdy już nie słyszałem jego oddechu i zrozumiałem, że on nie żyje, wpadłem w panikę i chciałem się pozbyć ciała. Byłem wtedy na drodze duszniki za krzewko. Znałem dobrze te tereny, gdyż tam się urodziłem. Gdy już skręciłem w boczną drogę, pod prawym przednim kołem załamał się lód i koło wpadło w dziurę. Nie mogłem ruszyć. Wyciągnąłem ciało Romana i położyłem przy pobliskim drzewie, w krzewach. Jestem zupełnie pewien, że Roman już w tym czasie nie żył. Ciało jego było bezwładne. Następnie poszedłem do zabudowań znanego mi gospodarza nazwiskiem J lub o podobnym nazwisku. Mieszka on po prawej stronie drogi jadąc z zakrzewka do dusznik. Wiedziałem, że ma ciągnik i chciałem poprosić, by pomógł mi wyciągnąć samochód. J gdy go obudziłem, powiedział, że ma rozebrany ciągnik i nie może mi pomóc. Powiedział, że sąsiad jego ma także ciągnik i tam mam pójść. Nazwiska tego gospodarza. Nie znam, zapomniałem. Nie mogłem go jednak obudzić. Gdy wychodziłem z obejścia, zobaczyłem łopatę i deski, zabrałem je ze sobą. Gdy wróciłem do samochodu, ciało Romana było już sztywne. Przy pomocy lewarka podniosłem samochód, pod koło podłożyłem deski i po opuszczeniu samochodu wjechałem na drogę. Kawałek dalej od miejsca, gdzie wpadłem w dziurę, wykopałem dół i tam umieściłem Romana. Zasypałem go ziemią. Dół nie był głęboki. Następnie zdjąłem napis taksy. Dywaniki z przedniej podłogi samochodu i włożyłem to wszystko do dziupli drzewa rosnącego obok. Łopatę wrzuciłem w kępę traw. Gdy uporałem się ze wszystkim, ruszyłem samochodem w kierunku pnie. Pamiętam, że świtało już. Przez pewien czas stałem jednak samochodem w pobliżu miejsca ukrycia zwłok, gdyż musiałem wysuszyć spodnie, które zamoczyłem wpadając do kałuży. Trudno jest mi obecnie dokładnie opisać to miejsce ukrycia zwłok. Ale jestem miejsce, to gotów osobiście wskazać. W tym miejscu przesłuchanie przerwano. Godzina 10:15. Przesłuchanie wznowiono o godzinie 11:25. Na pytanie, czy podejrzany chce dobrowolnie wskazać miejsce, gdzie ukrył zwłoki Romana oświadcza, że tak. W związku z powyższym wspólnie z podejrzanym Grzegorzem Tyklewiczem udano się do Dusznik Wielkopolskich. Wyjazd nastąpił samochodem służbowym Komendy Wojewódzkiej MO. Kierowca Tadeusz R, a nadto udział wzięli przesłuchujący podporucznik Jerzy Strzykała, podpułkownik Stanisław Mróz. Oraz inspektor Wydziału Kryminalistyki Michał M. Przyjazd do Dusznik nastąpił o godzinie 12.30. Podejrzany Grzegorz Tyklewicz oświadcza, że dalej sam będzie wskazywał drogę do miejsca ukrycia zwłok Romana. W Dusznikach podejrzany Grzegorz Tyklewicz wskazał drogę w kierunku miejscowości Zakrzewko. Po minięciu ostatnich zabudowań na ulicy Polnej w odległości około 300 metrów za zabudowaniami kazał zatrzymać samochód. W miejscu tym w lewo i w prawo odchodzą drogi prowadzące na łąki i pola. Podejrzany wskazuje na drogę prowadzącą w lewo i oświadcza, że tą drogą wjechał samochodem Romana. W miejscu tym wykonano zdjęcia sytuacyjne. Podejrzany wyjaśnia. Jechałem tą drogą aż do rozlewiska, przejechałem przez pierwsze kałuże i utknąłem w drugim rozlewisku. W tym miejscu wykonano zdjęcie sytuacyjne numer 2. Podejrzany stwierdza, prawe przednie koło wpadło mi w dziurę i nie mogłem dalej jechać. Roman przez ten cały czas leżał na przednim siedzeniu. Próbowałem ruszyć samochodem dalej, lecz nie udało mi się to. Wtedy właśnie postanowiłem Wyjąć samochodu z samochodu zwłoki Romana i ukryć je w po za pobliskim drzewem. Chodziło mi o to, że nosiłem się z zamiarem zwrócenia się o pomoc w wydostaniu samochodu do znajomego Michała J. Z samochodu wyjąłem także kurtkę Romana. Kurtka leżała z tyłu na siedzeniu i położyłem obok ciała Romana. Podejrzany Grzegorz Tyklewicz wskazał miejsce, w którym ułożył ciało Romana. Wykonano zdjęcie numer 3. Po ukryciu ciała Romana udałem się do J. i prosiłem go o pomoc. J. odmówił, tłumacząc, że ma rozebrany ciągnik i wskazał mi sąsiada P. Poszedłem do jego zabudowań, dobijałem się do drzwi, ale nikt nie chciał mi otworzyć. Odezwała się jakaś kobieta, gdy jej powiedziałem o co chodzi, skierowała mnie do J. Kobiety tej nie widziałem. Rozmowa odbyła się przez zamknięte drzwi. Wracając z tego gospodarstwa, zauważyłem deski i łopatę. Było to gospodarstwo JOT. Zabrałem te przedmioty i wróciłem do samochodu. Tutaj podnośnikiem uniosłem samochód, podłożyłem deski, i następnie po tych deskach cofnąłem się samochodem. Po kilku metrach zatrzymałem samochód, wyszedłem z niego i poszedłem do Romana. Ciało jego już było sztywne. Przeciągnąłem go o kilkanaście metrów dalej drogą w stronę przeciwną niż stał samochód. Uprzednio jednak łopatą wykopałem dół. Nie, był to dół głęboki. Położeniu w tym dole ciała. Romana zasypają go ziemią i darnią. W miejscu, wskazanym przez Grzegorza Tyglewicza, jako miejsce zakopania zwłok Romana, wykonano zdjęcie numer 4. Ciało nałożyłem na boku, był skulony. Następnie udano się w miejsce, w którym uprzednio leżały zwłoki Romana i odnaleziono, przykrytą kawałkami gałęzi resztkami trawy, częściowo założoną w wodzie, kurtkę ortalionową, męską w kolorze niebieskim. Kurtkę zabezpieczono w celu przeprowadzenia szczegółowych oględzin. Wykonano zdjęcie numer 5. Miejsce to znajduje się na wysokości betonowego słupa trakcji elektrycznej. Na słupie widnieje cyfra 6. Po ukryciu zwłok Karna, wymontowałem z dachu samochodu napis taxi. Wraz z metalową szyną, do której był przymocowany, wyjąłem dywanik z przodu samochodu i rzeczy te ukryłem w pniu wieżby rosnącej przy polnej drodze. Pamiętam, że była to dziupla, do której mogłem sięgnąć, stojąc na ziemi. Nie potrzebowałem się wspinać na drzewo. Trudno teraz mi powiedzieć z całą stanowczością, które to było drzewo. Przez ten okres czasu dużo się zmieniło, a ja od tego dnia nigdy potem już tam nie byłem. Gdy już świtało, wyjechałem na drogę za krzewko oduszniki. W miejscu zdarzenia sporządzono szkic. Czynności zakończono o godzinie 13.40 i powrócono do komendy wojewódzkiej MO w Poznaniu. Przesłuchanie podejrzanego wznowiono o godzinie 15.10. Podejrzany wyjaśnia. Po wjechaniu na drogę pojechałem do Dusznik i dalej do podrzewia, a stamtąd trasą E8 do pniew. W pniewach na stacji benzynowej zatankowałem paliwo, zatankowałem do pełnego baku. Dokładnie nie pamiętam, ale kupiłem 20 albo 25 litrów paliwa. Z pniew pojechałem w kierunku Gorzowa. Po drodze zabrałem przygodnego pasażera, z którym w Gorzowie zjadłem śniadanie. Nie pamiętam nazwy restauracji. Przypominam sobie jedynie, że ulica, na której się ona znajdowała, była w remoncie. Pamiętam, że pasażer był w moim samochodzie, prostuje w samochodzie Romana, w czasie, gdy byłem kontrolowany przez funkcjonariuszy MO. Było to, jak już wyjaśniłem, na przedmieściu Gorzowa z pasażerem tym. Przejechałem kilkanaście kilometrów na Gorzów. Nazwę miejscowości, w której wysiadł, nie pamiętam. Dalej jechałem sam aż do czasu, gdy zatrzymała mnie na drodze kobieta. Jechała kilka kilometrów ze mną. Pamiętam, że mówiła o tym, iż pracuje jako kelnerka w zajeździe. Musiałem zboczyć z trasy, żeby ją podwieźć do domu. Teraz nie pamiętam nazwy miejscowości, w której wysiadła, ale sądzę, że nazwę tę przypomnę sobie. Kobieta dała mi 100 złotych. Dalej, już do samego Szczecina, jechałem sam. Wszystkie okoliczności sprzedaży samochodu w Szczecinie, pobyt w tym są zgodne z wyjaśnieniami, jakie złożyłem uprzednio. Dodaję, że karnister, który był w samochodzie Romana, powinien mieć mężczyzna, który posiada samochód marki Taurus i który pomógł mi w sprzedaży samochodu na Giełdzie. Przypominam sobie także, że w samochodzie przed przednim siedzeniem była wykładzina. Wykładzinę tę schowałem pod mostkiem na drodze między dusznikami a pod drzewiem. Miejsce to jestem w stanie wskazać. Na tym. Protokół zakończono i po osobistym odczytaniu, jako zgodny z moimi wyjaśnieniami, podpisuję. Dnia 22 lutego 1980 roku, godzina 16.10. A teraz posłuchajcie fragmentu Furii czytanego przez Sebastiana Misiuka. Bardzo lubię ten kawałek, ponieważ dobitnie pokazuje, że zabójcy często nie są żadnymi geniuszami zbrodni, o jakich czytamy w bestsellerach. Piątek, sobota, 16-17 października 1992. Gdy jechał drogą gruntową, zaczął padać deszcz. Akurat teraz? Pomyślał zirytowany i włączył wycieraczki, które zapiszczały nieprzyjemnie. Zatrzymał się na chwilę. To musi być gdzieś tutaj. Szepnął i rozejrzał się wokoło. Szukał strzelistej sosny górującej nad resztą drzew. Tuż przy niej znajdował się zjazd w głąb lasu. Włączył długie światła i zmrużył oczy. Jest. Z przyzwyczajenia włączył kierunkowskaz, przejechał dwadzieścia metrów i skręcił w lewo. Po parunastu sekundach jazdy zatrzymał samochód obok paśnika. Zgasił silnik, ale zostawił włączone światła. Wysiadł z samochodu, deszcz padał coraz intensywniej, a na ziemi zaczęły się tworzyć kałuże. Rozejrzał się wokoło, przypominając sobie szczegóły terenu. W pobliżu powinny być stawy, w których kiedyś łowił ryby, karasie i okonie. Wciągnął powietrze do płuc i poczuł zapach świerków. Uwielbiał go. Potem otworzył tylne drzwi. Chwycił nieprzytomnego mężczyznę pod ramiona i wyciągnął z samochodu. Ten drgnął i głośno zabełkotał. Kremerski odskoczył przestraszony, a ciało upadło na ziemię. Serce mu przyspieszyło, a wyobraźnia podsunęła scenkę, w której taksówkarz nagle wstaje i rzuca się do ataku. Zaklął. Podbiegł do bagażnika, otworzył drzwi, omiótł wzrokiem zagracone wnętrze i sięgnął po młotek. Podszedł do taksówkarza, który jakby się przebudził i wykonywał nieskoordynowane ruchy. Przedeptał mu plecy. I zaczął z całej siły uderzać go po głowie. Zapomniał się w tym. Po kilkunastu ciosach przestał. Otarł ręką czoło. Nie trzeba było pyskować, gnojku. Stał nad zwłokami i ciężko oddychał. Po twarzy spływały nieprzyjemne strugi deszczu. Przeszedł go dreszcz zimna. Gdy uspokoił oddech, rzucił młotek za siebie, przeszukał ubranie taksówkarza, wyjął z wewnętrznej kieszeni portfel i szybko sprawdził gotówkę. Spora sumka, ucieszył się. Pieniądze schował do kieszeni spodni, a portfel rzucił na siedzenie pasażera. Wyrzucę później, pomyślał. Ponownie podszedł do bagażnika, tym razem wyjął z niego małą, okrągłą latarkę, którą włożył do ust. Złapał trupa za nogi i zaciągnął go do lasu. Po parunastu sekundach zatrzymał się. Ale to jest ciężkie, zapnął. Ja cię pieprzę. Był wykończony. Chciałby już rzucić się na wyro, zasnąć i zapomnieć o wszystkim. Zapalił latarkę i rozejrzał się po okolicy. Dwadzieścia metrów dalej dostrzegł powalone, uschnięte drzewo. Zaczął iść w tym kierunku, wlekąc za sobą coraz cięższe ciało. Po paru metrach zadyszał się mocno. W pewnym momencie nadepnął na jakąś gałąź, zachwiał się i upadł na wilgotną ziemię. Kurwa! Syknął. Podniósł się szybko, wytarł i resztką sił dotargał na miejsce martwego taksówkarza. Przykrył go gałązkami, które znalazł w pobliżu i wrócił do samochodu. Usiadł za kierownicą. Po chwili uprzytomnił sobie, że słyszy głośne uderzenia deszczu o dach. Odruchowo sięgnął po papierosy do wewnętrznej kieszeni. Była pusta. Wtedy przypomniał sobie, że przecież już dawno wypalił ostatniego papierosa. Zezłościł się. Muszę zapalić, bo inaczej zwariuję, warknął. Ten kutas miał ćmiki. Pomyślał i wyszedł pospiesznie z samochodu. Ruszył w stronę drzewa, przy którym zostawił taksówkarza. Po drodze wdepnął w kałuże i poczuł w stopach przenikliwe, ohydne zimno. Z trudem powstrzymał się od krzyku. Doszedł na miejsce, zaczął nerwowo przeszukiwać ubranie trupa. Gdy już stracił nadzieję, znalazł wymięte, lekko zwilgotniałe pudełko. Schował je do kieszeni i pobiegł do auta. Wyciągnął papierosa, sięgnął po zapałki i już po chwili się zaciągnął mocno, łapczywie. Zamknął oczy, próbując jak najintensywniej zakosztować tej spokojnej chwili. Dopalił, otworzył drzwi i wyrzucił żarzący się niedopałek na ziemię. Deszcz nie ustawał. W pewnym momencie błysnęło, a potem rozległo się uderzenie błyskawicy. To jest chyba jakiś żart! jęknął Kramerski. Pokręcił z niedowierzaniem głową, przekręcił kluczyki w stacyjce i ruszył w stronę ubitej drogi prowadzącej do wsi, a potem do szosy. Jadąc, czuł, że grunt jest niebezpiecznie grząski. Musiał mocno trzymać kierownicę, żeby nie stracić panowania nad autem. Po kilkunastu sekundach ociężałej jazdy dostał się wreszcie na upragnioną drogę. Włączył długie światła i zaniepokojony stwierdził, że droga jest w fatalnym stanie. Kałuże, błoto, kolejny, w dodatku miał podgórkę. Wtedy przypomniał sobie honię. tę hałaśliwą, rozpustną babę o wielkich cyckach, a potem moment, w którym wjechał w kałuże i zalał świecę. O kurwości! Nadepnął pedał gazu, fiat zawarczał i rzucił się przed siebie. Kramerski skrzywił się, modląc się w duchu, żeby taksówka wtoczyła się na wzniesienie. No dalej jedź! krzyknął: Jedź do chuja! Nagle gdzieś pod sobą usłyszał chlup od wody. Zacisnął ręce na kierownicy, która drgnęła, przygryzł język i przygazował parę razy. Koła zabuksowały, przyprawiając go odreszcze, ale parę sekund później wjechały na twardy grunt. Jakimś cudem samochód wtoczył się pod górkę. Udało się. Kramerski odetchnął z ulgą, ale gdy podniósł wzrok, natychmiast zauważył przed sobą złowrogo wyglądające bajorko. Gwałtownie skręcił kierownicą w prawą stronę i w efekcie znalazł się na skraju zaoranego pola. Coś zadudniło pod kołami. Co jest? Warknął, kiedy samochodem porządnie zatelepało, a on sam podskoczył na siedzeniu. Przestraszył się i zahamował. Samochód wpadł w pośnisk. Obrócił się o 90 stopni i stanął. Silnik zgasł. Kramerski zaśmiał się histerycznie. Przekręcił kluczek w stacyjce. Silnik zaskoczył. Dobra, mruknął po czym wcisnął sprzęgło, wbił jedynkę, przydepnął gaz, puścił sprzęgło. Koła zaczęły się obracać, ale auto stało w miejscu. Powtórzył. Nic. Zabuksował się. Uderzył rękoma o kierownicę. Kurwa, kurwa, kurwa! Wbił jedynkę, wcisnął gaz. Silnik zaryczał, koła załomotały i nic. Drżącą ręką wbił dwójkę, może z tego biegu nic. To samo buksowanie wyłączył silnik. Pierdolony świat szepnął. Głośno oddychając, położył ręce na kierownicy. Oparł się o zagłówek i zamknął oczy. Wtedy doszedł go odgłos deszczu, który metodycznie uderzał o dach. Zastygł w tej pozycji na parę sekund. Potem otworzył oczy, przekręcił kluczek w stacyjce i odrzucił ręce jak oparzony. Coś przeraźliwie piknęło. Spojrzał na deskę rozdzielczą i dostrzegł pomarańczową lampkę, która oznaczała uruchomienie rezerwowego paliwa. Tym razem powstrzymał się od wybuchu złości. Przygryzł język, pokiwał głową, zgasił silnik i wysiadł z samochodu. Zrobił parę kroków po błotnistym polu, wszedł na drogę i spojrzał przed siebie. W oddali majaczyło kilka gospodarstw. W jednym z nich paliło się światło. To dom Michalaka przypomniał sobie. Facet ma ciągnik. Poproszę go o pomoc. Spojrzał na zegarek. Dochodziła północ. Gdy był w połowie drogi, rozszczekały się psy. Nocne, leśne echo potęgowało te złowrogie dźwięki. Furtka skrzypnęła, a psy, zamknięte w końcu, zaczęły ujadać, a potem gryźć się między sobą. Ocipiały chyba. Szepnął, wsłuchując się w ich zażartą walkę. Spojrzał na okno, z którego sączyło się słabe światło. Ktoś uchylił na moment firankę. Kramerski podszedł do drzwi i zapukał. W odpowiedzi na ganku zapaliła się lampa, usłyszał szuranie i szczęk przekręcanego klucza. W progu stanął starszy mężczyzna w grubym, starym szlafroku. Z kieszeni wystawała złożona gazeta, w prawej ręce trzymał okulary. O co chodzi? Mruknął, wbijając wzrok w nieoczekiwanego gościa. Kramerski uśmiechnął się. Dobry wieczór, panie Michalak, powiedział. – Znamy się przecież. Grzesiek jestem, mieszkałem kiedyś w Hańczy. Byliśmy parę razy z moim ojcem i panem na rybach na stawach. Gospodarz podrapał się po nosie. – Twój stary to z Zdzichu Kramerski? – No tak. Michalak uśmiechnął się szeroko, ukazując zepsute uzębienie. – Stary pijak! – zarechotał i dodał. – Ale swój chłop! Zamilkł i znowu się podrapał po nosie. – Coś mnie swędzi, kinol! – Poznaję cię, chłopie. Kopę lat, co nie? Ano, kopę. No fajno, ale co cię przygnało tu w nocy? Mężczyzna spojrzał na zegarek. Już po północy jest. Samochód mi ugrzązł na polu. Gdzie? Niedaleko, jakieś sto metrów. O, żeż w mordę. Michalak potarł zaczerwienione oczy. Ale co cię kurwa nosi o tej porze po lasach? Wracałem z roboty z buku. Odpowiedział Kramerski i dodał: Myślałem, że wyciągnie mnie pan traktorem z tego jebanego błota. Gospodarz rozłożył ręce. Nie pomogę ci niestety. Traktor mi się zjebał, czekam już tydzień, aż majster w końcu się zlituje i przyjedzie go naprawić. Kramerski westchnął ciężko i spojrzał na swoje ubłocone buty. Ale idź do Gienka, on też ma traktor. Gdzie mieszka? Pójdziesz dalej prosto, miniesz kapliczkę i jakieś sto metrów dalej zobaczysz jednopiętrowy, nieotynkowany, czerwony dom to tam. No dobrze, odparł Kramerski i uśmiechnął się nieswojo. To dziękuję. Dobrej nocy. Powodzenia, chłopie. Zapukał. Cisza. Wytężył słuch. Nic. Absolutna cisza. Jeszcze raz. Żadnej reakcji. No cóż, całe gospodarstwo pogrążone było w ciemnościach. Pewnie wszyscy już śpią jak zabici, pomyślał. Uderzył lekko butem o schody, żeby strącić trochę błota. Skarpetki miał całkowicie przemoczone. Psy nie szczekają. Uprzytomnił sobie i poczuł straszną senność. Ziewnął przeciągle, wyciągnął przed siebie rękę. Przestało padać. Zapukał jeszcze raz i ruszył w stronę drogi, którą przyszedł. Gdy zrobił parę kroków, ktoś zawołał za nim. Obrócił się gwałtownie. Na ganku stała jakaś postać. Chyba kobieta. Cofnął się. Co pan ludzi budzisz po nocy? zapytała, marszcząc brwi. Kramerski spojrzał na nią zaciekawiony. Miała mniej więcej czterdzieści parę lat. Krótkie, rude włosy i pulchną, bardzo sympatyczną twarz. Dorównywała mu wzrostem. Pod dresową bluzą dostrzegł zarys apetycznych piersi. Zerknął na jej masywne nogi, opięte obcisłymi leginsami. Mimowolnie wyobraził sobie, jak kładzie się na niej, a ona ściska go z całej siły tymi fantastycznymi udziskami. Uśmiechnął się, czując, że penis musztywnieje. Dobry wieczór – powiedział. – Słyszałem, że macie traktor. – No mamy. Samochód mi ugrzązł w błocie, Wyjaśnił, starając się, żeby jego głos wybrzmiał odpowiednio sympatycznie. Nie mogę ruszyć z miejsca, potrzebuję pomocy. Gieniu już śpi, oznajmiła sucho. Popił sobie dzisiaj ostro i jest trup. Niech pan idzie do Michalaka. No właśnie, on mnie odesłał do pana Gienka, wyszczerzył zęby. Kobieta rozłożyła bezradnie ręce. Najwyraźniej jego czar nie działał na nią. Był rozczarowany tym faktem. Nie da rady, kochany. Mogłoby przynajmniej zaprosić na kawę. Pomyślał z trudem, powstrzymując złość. I nic się nie da zrobić? Nic. Rozumiem, westchnął. No nic, pójdę szukać dalej. Dobranoc panu. Gdyby tak się wepchnąć i. przeszło mu przez głowę. Nie, nie, baba rabanu narobi. Michalak pokojarzy fakty i będę miał kłopoty. Zresztą już je mam. Pokiwał głową, uśmiechnął się jeszcze raz i odszedł. Kurwa mać, mruknął. Usłyszał zamknięcie drzwi i zgrzyt przekręcanego klucza. Gdy przechodził obok szopy, zobaczył kilka desek opartych o ścianę, przystanął i pomyślał chwilę. Przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Może się uda. Szepnął, chwycił deski i pomaszerował z powrotem do samochodu. Otworzył bagażnik i wyciągnął podnośnik ustawił go odpowiednio przy samochodzie i zaczął kręcić korbką. Gdy samochód uniósł się do góry, podłożył pod przednie koła deski. Pokręcił sprawnie korbką i opuścił samochód. Teraz powinno się udać. Schował podnośnik gwizdząc rififi. -fi". Potem odkręcił tabliczkę z napisem taksi oraz metalową szynę, do której była przymocowana i schował to w dziupli starej wierzby stojącej tuż przy drodze. Przystanął w rozkroku i raz jeszcze spojrzał na samochód. Z zażenowaniem stwierdził, że cała robota poszła na nic. Przecież na drzwiach pozostały napisy. Ja jednak jestem głupi. Usiadł za kierownicą i zapalił silnik. Gdy zapiszczał czujnik rezerwy, serce mu załomotało. Wbił jedynkę, puścił sprzęgło, przymrużył oczy i nacisnął pedał gazu. Pod kołami coś zabulgotało, ale samochód ruszył. Jest! krzyknął. Jest! Wrzucił dwójkę, przygazował ostro i wyjechał na drogę. Samochód zatelepał się. Kramerski podskoczył na fotelu, niemal dotykając głową sufitu. Dobra nasza, mruknął. Włączył światła i skierował się w stronę szosy. Postanowił przenocować w motelu położonym parę kilometrów za pniewami. Podinspektor Rambert ściągnął okulary, potarł zaczerwienione oczy i wypuścił głośno powietrze. Spojrzał na zegarek. Była druga w nocy. Znowu nie mógł spać, więc pracował bez umiaru. Nie znał innego sposobu na bezsenność. Na biurku miał rozłożone listy haliny do Grzegorza. Na dobrą sprawę nic z nich nie wynikało. Dziewczyna była inteligentna, lubiła pisać o swojej codzienności, czasami rzuciła jakimś seksualnym podtekstem. Żadnych miłosnych zakręć, żadnych planów wspólnego życia. Ostatni został napisany i wysłany jakieś osiem lat temu. Hm mruknął. A co było potem? Zapisał adres w notesie i postanowił, że jutro zadzwoni do Burego. Trzeba sprawdzić, czy na dworcu kolejowym ktoś widział człowieka podobnego do Kramerskiego. Nie był przekonany do tego tropu, ale trzeba go podjąć, skoro nie mieli nic lepszego. Ciekawe, czy klient zdaje sobie sprawę, że jest poszukiwany. Z takimi nigdy nie wiadomo. Wyszedł z gabinetu, wyciągnął z kieszeni szlafroka garść solonych orzeszków, wsypał je do ust, pogryzł z rozkoszą i skierował się do salonu. Postanowił obejrzeć na wideo powiększenie Antonioniego. Stanął przed półką, na której ustawił swoje ulubione filmy. Sięgnął po odpowiednią kasetę, umieścił ją w odtwarzaczu, włączył telewizor i usiadł w fotelu. Wycelował pilot i rozparł się wygodnie. Gdy przyglądał się energicznym ruchom Davida Hemmingsa, przyszła mu nagle do głowy niepokojąca myśl. Przecież Kramerski może zabić Halinę. Sprzeciwi się jego wolni, w efekcie wywoła w nim wściekłość i tym samym ściągnie na siebie wyrok śmierci. Trzeba ją ratować. W pierwszym odruchu chciał wstać i podejść do telefonu, ale zaraz uzmysłowił sobie, że jest późno w nocy i normalni ludzie, także policjanci śpią o tej porze. Wypuścił powietrze i skupił się na obrazie frapującego reżysera. Hemings właśnie wyginął się z aparatem fotograficznym nad półnagim ciałem Weruszki. Moje drogie, moi drodzy, zachęcam was do przesłuchania w całości Furii w serwisach audiobookowych, w waszych serwisach audiobookowych. Zachęcam też do życzliwego komentowania i oceniania tej książki. I przy okazji zapowiadam kolejny odcinek Zabójczych Opowieści, który będzie rozmową z Sebastianem Misiukiem. Lektor opowie wam, jak mu się pracowało nad Dekadą. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.